Cześć, witajcie, z tej strony Olgier, a dzisiaj jest kolejny odcinek z gry Brawl Stars. Chciałbym wam też powiedzieć, że gdzieś w trakcie tego odcinka otworzę sobie wszystkie małe skrzyneczki. W wyzwaniu mistrzowskim idzie mi tak. Mam... pokażę wam. No mam 3 porażki, mam 5 wygranych, więc no raczej już nie wygram. Słabo mi poszło. No ale fajnie by było, jakby jeszcze coś. Jakaś skrzynka była. Chcę sobie dzisiaj zagrać w trybie solo, podbijać trochę pucharków. No i jak mówiłem, w trakcie tego odcinka otworzymy tu sobie te skrzynki. Nie sądzę, żeby coś wypadło. No ale. No nie wiem. Weźmy sobie na początek może moją jakąś postacie z Alei Pucharkowej. Może będzie to Dynamite, czyli jedna z moich ulubionych postaci z Alei Pucharkowej. Możecie też w komentarzu napisać, jaka jest wasza ulubiona postać z Alei Pucharkowej. No bo moja to Dynamite. Lubię jeszcze też, bo... Dobra, proszę się podładuję na ich ultę. O, no jak widać, zbił tam Dynamite. No nie troszkę, a troszkę. Co ja gadam? Jest! Nie no, teraz to było za dyma. Nie, lepiej tam nie będzie. Tak. Jest, ale go zaatakowałem. Kurde. O, nie pomógł. No niestety. Zdarza się. Ale trzecie miejsce, nie no dobrze. Plus 6 pucharków. 28 tych. Widzicie. Żetonów. No właśnie, żetonów. No i zagramy sobie dzisiaj postaciami z Alei Pucharkowej. Teraz znienawidzę na moją postać. On też może się napisać. Jest to Tik. No, ja się dziwię troszkę ludziom, którzy lubią innym rocznikiem, no bo ja w ogóle. Proszę, niższa. Chyba, że ta głowa, to jest to fajne. O, chodź. Kurczę, nie trafiłem. O! Głowa. Dobra, no nie będzie. No. O nie. A, dobra. O, to mówiłem. Super. O, dobra. O nie, o nie. Nie. W głowie była nadzieja. Ale nie. No było blisko, było naprawdę bardzo blisko, żeby zatruć. Tam wrzesi, ale się nie udało. No, drugie, trzecie miejsce już. Jest to na spoko. Może nawet dozbieram do tego Big Boxa z Alei, ale nie sądzę. Dobra, spróbujmy na początek jeszcze... Kolcika. Kolcika mam na 19, więc będzie ciężko. No ale postaram się zagrać
jak najlepiej. Ustawcie też subika z dzwoneczkiem. Mnie i łapkę w górę. Challenge dziś. Na dziś łapek to jest 10 oczywiście. Przynajmniej 10. Okej. Tam było od rzeki. Tu raczej nikogo nie ma. Bo tutaj uderzył Jin. Nie, znaczy Jin tam jest, ale... O kurcze. Czemu ona odeszła do tej kajterki? Mogła wyjść lepiej, jakby podeszła do tej kajterki. No ale niestety nie udało się jej. El Primo, tylko że on miał ulta, więc lepiej tam nie będę podchodził. No już jest tak wąsko się robi. On jest też na daleko, więc... Znaczy on jest na blisko, ja jestem na daleko. Dzisiaj jestem zmęczony. Po prostu zmęczony. Okej. Tam był ten Elprimo? O, trafiłem go, okej. Nawet ci nie spotkało. O, tam jest. Nie! Minus jeden, jest minus dwa. Jeszcze max wyszło, minus jeden, no dobra. Poltem nie wyszło niestety. Watch out, here I come! Więc zagrajmy sobie ostatnią rundę w tym odcinku. Może to będzie M. No MC ja bardzo lubię. Jak tam wydrobiłem, to praktycznie ciągle ją nawalałem. Ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Okej, nie idzie za dobrze. On uciekł, więc mam... A nie. Nie do końca. Ojejku. Okej, udało się. Tutaj jest Jessie. Kurczę. Tam jest jeszcze Jackie. Okej, zbiorę sobie Power Cube'a na spokojnie. Może dam radę, żeby jest na skutach na luziku. A nie, nie na luziku, dobra. Co na luziku? O nie. Uciekaj stąd. O nie. Jestem troszkę w ciężkiej sytuacji z tą Rozą. No bo ona jeszcze ubiła Penny. Jest! Ubiłem ją. Dobra, podziałku. Może to dam radę jakoś wygrać. Jest! Wygrałem! Dobra, ostatnia rundka w odcinku wygrana. Już 10 pucharków. Więc spoko. No i otwieramy skrzyneczki. W pierwszej skrzyneczce nie ma nic ciekawego. Raczej puszczać nie będzie, no bo niedawno wydropiłem Mortisa oczywiście. I no jeszcze Jackie, nie mogę zapomnieć. No i mam ostatni skrzynek. Stop. To się skieło jak w grze. Więc ja bym się dary po prostu, jakbym go wydropił. No ale niestety chyba go nie wydropnę, tak? Brawl Stars nie jest taką... O, do Colta, dobra. Bo ja na Colcie mam prawie Star Power. 45 punktów brakuje. Dużo przybyło do Colta. Spoko. Mam tu jeszcze coś do kupienia.
No nic ciekawego, jest skrzynka za 60 gemów, ale dobra, no. Myślę, że na tym momencie możemy zakończyć ten materiał. Jak odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Nie zapomnijcie wpadać częściej. Pa!